www.sklepkolonialny.com Mój uczciwy interes Książki z prawdziwym autografem Strokate koszule, które sam noszę Jerba, którą rzeczywiście piję I w niedzielę nieczynne www.sklepkolonialny.com Come y Please come Studio Dziki Zachód Dzień dobry o, Dzień dobry Wr wróciłeś na święta z Meksyku do Arizony? Tak, w ostatniej chwili wróciłem na święta z Meksyku do Arizony i szczęśliwy byłem z obu powodów. Obejrzałem palmy przed świętami. Pan Jezus też oglądał palmy z okazji swojego narodzenia. Trochę inne niż meksykańskie, ale z przyjemnością obejrzałem. Palmy od spodu głównie oglądałem. Nie, nie wskoczyłeś na żadną palmę. Nie, jak już są palmy i jest piasek, i karaibskie morze, to hamak jeszcze się należy. No i tyle ci powiem. To jeden powód, a drugi powód, dla którego byłeś zadowolony, to, że wróciłem na święta do domu, gdzie mi się święta Bożego Narodzenia spędza doskonale. I lubię je. Za polskimi świętami jak zatęsknię. W ciągu dziesięciolecia ostatniego, które możemy zacząć podsumowywać, zdarzyło mi się to raz, że zatęskniłem i wtedy po prostu przyleciałem na święta do Polski. A wszystkie inne w ciągu dekady ostatniej spędziłem w Ameryce i zachwycony jestem nimi. Ale nie miałeś maku, nie miałeś pierogów, nie miałeś Miałem. zupy grzybowej, Miałem. nie miałeś barszczu. Miałem. Nie było opłatka. Nie, nie po prostu. Tak. O, opłatek, opłatek zawsze mam i mam w nadmiarze. Już niektórzy znajomi moi, nawet protestanci, nauczyli się, czym jest opłatek. Nie mówią, że to są obrazki z papieru ryżowego, które się połamały. Tylko już wiedzą, o co chodzi. Więc opłatek mam zawsze i te dania, które wymieniłeś, to nie jest taki kłopot. W Ameryce Polaków jest. No, Wiceprezydent Pen stwierdził, że prawie 10 milionów, można by to liczyć też inaczej z rodzinami, no, dzieci Polaków to już są Amerykanie, ale o polskich tradycjach pamiętają, w związku z tym kupić sobie barszcz na święta czy doskonałe łóżka to nie jest żaden kłopot, są polskie firmy i to duże. Które dostarczają na bieżąco przeróżne polskie produkty do sieciówek amerykańskich, więc nawet nie trzeba mieć polskiego sklepu nigdzie w pobliżu, chociaż w każdym stanie są sklepy polskie i zaopatrują się w nich nie tylko Polacy polskie jedzenie jest jedną z kuchni narodowych i Amerykanie już rozpoznają je od tylu lat, mają jakiegoś znajomego Polaka, albo krewnego Polaka, albo ktoś miał babcię Polkę, w związku z tym z sentymentu czasami różne rzeczy kupują. Polska kiełbasa jest wszędzie do kupienia. Dowolny sklep, do jakiego pójdziesz, nawet w Walmartach, jak dobrze przegrzebiesz, to znajdziesz polską kiełbasę. Może nie w każdym, w każdej sztuce Walmarta, ale znajdziesz, to nie kłopot. Jak ktoś bardzo lubi Majonez Kielecki. To polskie firmy też z sukcesem. Majonez Kielecki robi firma Społem. Kiedyś Społem były wszystkie sklepy, teraz to, ta firma zmalała przez Balcerowicza bardzo. To też jest podsumowanie jakieś. Ostatnie już nie dekady, tylko trochę dłuższego okresu. Yy, ale eksportuję do Ameryki. Widziałem z etykietami amerykańskimi majonez kielecki. Zwrócił uwagę moją, gdyż amerykańskie majonezy, wszystkie, które przetestowałem, są fe. Ja za majonezem nie przepadam, ale raz dwa razy w roku mnie najdzie i potrafię łyżeczką wyjeść po prostu cały słoik, ale to musi być właśnie ten kielecki, który dodam od razu nic mi nie płaci, ani radiów net za ten product placement. Czyli rozumiem święta z majonezem kieleckim, z kiełbasą i ze znajomymi protestantami, którzy już wiedzą, co to jest opłatek, tak? Tak, nawet mam takiego jednego, który raz do Polski przyjechał, wiatraki moje montować. I on jak zobaczył polskie kościoły, to wiem, że jest na, na drodze do nawrócenia do przejścia do kościoła katolickiego. On się urodził i wychował w jakimś protestanckim kościele i nie zwracał na wiele rzeczy uwagi, ale zaczyna przychodzić do mnie na wigilię, a on mnie zaprasza z kolei do siebie na obiad w pierwszy dzień świąt, na protestancką tradycję, więc Proszę pana, dobrze jest. Polakom w Ameryce jest bardzo dobrze. Podejrzewam, że lepiej niż na wyspach. Ale myślałem, że zakładasz fartuszek i grzecznie stoisz przy kuchni, żeby... W... A co ja, mason jestem, żeby fartuszek zakładać? Proszę pana, mężczyzna się musi upaprać przy robocie. Ale paprałeś się przy robocie? Stałeś przy kuchni, zrobiłeś coś? Łza wpadła przynajmniej do barszczu? Ale dlaczego łza ma wpadać? Gdyby, tęsknoty, tęsknoty się... przecież podejrzewam cię o takie uczucia po prostu, że tęskni, że chciałbyś zobaczyć choinkę, być z rodziną, a ty nic. <słuch> Ja jestem jak kaktus i jak kot trochę, w związku z tym nie widać po mnie <laughs> uczuć. Książki, jak piszę, to tam uczucia widać, jak bosa zrobię, to nieraz też widać. A na co dzień to specjalnie nie emanuje uczuciami, chyba że się wnerwię na kogoś. E, załatwiłem już tę sprawę z Tobą e, na początku tej audycji. Gdybym poczuł nostalgię i łzę, e, która się kręci wokół, to bym po prostu wsiadł w samolot, przyjechał do Polski na święta, wyściskał wszystkie cioteczki, zjał cioci Bożenki na Najlepszą wigilię i potem se wrócił do Ameryki, ale jeszcze tak nie narosło we mnie. To może w 2023 roku znajdzie mnie znowu, żeby przyjechać do Polski. Na razie się nie zanosi. Co do maku, to mi mama zawsze w puszkach dwóch załatwia maki. Sobie mogę zrobić kluski z makiem, to nie jest wielki kłopot, mogę sami zrobić. I grzyby przemycam notorycznie. Bo żarcia nie wolno wozić do Ameryki, chyba że jest zapakowane tam fabrycznie, pasteryzowane i tak dalej. Więc dałoby się przewieźć w słoiku zamkniętym ten kielecki wspomniany. Kiełbasa w workach już jest podejrzana w takich z odsysanym powietrzem. To zależy. Od uznania celnika. Natomiast jak grzyby suszone przywożę, u mnie na wsi się grzyby w Polsce robiło w taki sposób, że te suszone grzyby musisz najpierw przegotować i stoją w tej wodzie swojej całą noc. A jak już wystoją, to wodę wylewasz, jakbyś się chciało sos zrobić, z tego, to zrobisz, bo to jest zagęszczona taka herbatka z tych suszonych grzybów, wytopiona. Natomiast same grzyby obtoczyć lekko w mące i proszę pana, i usmażyć na patelni. I to bardzo lubię, to jestem w stanie sobie sam zrobić i to jadam. Na przykład na śniadanie. W pierwszy dzień Bożego Narodzenia, chociaż to jest wigilina z definicji potrawa, te suszone grzyby. Ja je przemycam w taki sposób, że kupuję jakoś ładnie zapakowane i grzyby, ponieważ mają różny rozmiar, to często na sznureczku są zawieszane w, w, w trybie malejącym. I w związku z tym, jak się za to złapie odpowiednio, to można celnikowi powiedzieć: proszę pana, to jest ozdoba choinkowa bo one tak od najmniejszego do tego największego na dole trochę choinkę przypominają, jak celnikowi wmówisz to, że to jest ozdoba choinkowa, on mówi, ale co to grzyby są, no proszę pana, no przecież pachną ładnie, na choince się różne pachnące rzeczy wieszamy, to wieszamy w samochodach, proszę pana, żeby ładnie pachniało. I, i, I jak coś takiego powiem celnikowi, to żeby potem nie spowiadać się z kłamstwa, to muszę zawiesić jeden taki grzyb w samochodzie i pachnie mi, proszę pana, w adwencie mi pachnie grzybami polskimi. To a propos spowiedzi. Byłeś na pasterce? Na pasterce nie byłem. Z pasterką nawet w kościołach katolickich jest taki kłopot i w Polsce też zaczyna się taki kłopot, że nie jest o północy. Jak nie jest o północy, to mnie to wnerwia, bo mnie się zdaje, że o północy. Powinno być, a nie o dziewiątej albo jakiejś takich wygodne godziny, bo już jest ciemno, to zróbmy o 22, żeby nie trzeba przychodzić na północną prze. To to hała jest. Jak w Polsce ktoś był o drugiej, no to był, no bo ksiądz tak zarządził, ale nie powinien tak zarządzać pasterka to o 12, tak jak rezurekcja o szóstej rano. No. Dzień nie byłeś. I nie byłeś? Nie, nie w związku z tym, tak, nie byłem, bo nie, nie wiem, gdzie bym musiał jechać, żeby znaleźć taką, która byłaby o północy, akurat u mnie w okolicy nie było, w związku z tym nie, nie byłem na pasterce, byłem tam w, w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. No widzisz, a w Pelplinie na pewno była o północy pasterka, tak jak Pan Bóg przykazał. Dostałem zdjęcia z Pelplina, no i to mi akurat w tym roku wystarczyło. Mówię ci, jak się stęsknię, to polecę. To ja nie jestem wygnańcem, który cierpi, tak jak pokolenia wygnańców za zaborów, które uciekały przed wyrokiem, przed syłką na Syberię, musiały wylądować gdzieś w Paryżu na przykład, i tam werteryczne myśli ich nachodziły z okazji wigilii. Ja jestem spełniony, zadowolony z wyboru. Jestem tu, gdzie jestem. Nie płaczę. A jakbym święta miał w Meksyku spędzić, też bym nie płakał, bo tam też się przyzwyczaiłem. Znam pieśni po hiszpańsku, odpowiednie kościelne i jest mi dobrze. To, żeby nam było dobrze, proponuję, no? zanim przejdziemy do omawiania polityki, bo w polityce dużo się działo w tym roku. Trochę sobie o tym porozmawiamy, o Władimirze Putinie też sobie porozmawiamy, ale zanim to się stanie, posłuchajmy piosenki jakiej? W dzwoneczkach proszę pana. Dostałem jakieś rugi w internecie, że ja w Radiu kolendy prezentuję przed świętami, gdy teologicznie to powinno się dopiero od pierwszego dnia, od pasterki załóżmy, dopiero śpiewać i grać kolendy, a w Adwencie to jakoś jest niedobrze. No ale tak się przyjęło kulturowo i mi jest przyjemnie, że w adwencie gram, a zaraz po świętach, tak przy okolicach Trzech Króli, już kończę granie kolęd. Nie, nie trzymam ich na antenie do 2 lutego, kiedy się formalnie kończy ten okres. Więc proszę pana, no o dzwoneczkach przyniosłem, żeby nie było, że o panu Jezusie, ale żeby było świątecznie. To odzwoneczka. Od